Wiele razy słyszałem taką opinię, jakoby nie dało się docenić dobra bez zetknięcia ze złem, że aby cenić zdrowie, trzeba przebyć chorobę, że aby docenić szczęście, trzeba zaznać nieszczęścia. Innymi słowy, syty głodnego nie zrozumie, chyba że zaznał głodu, a potem docenia tę swoją sytość. Wydaje mi się, że można byłoby zrezygnować z tej koncepcji na rzecz innego wytłumaczenia pożytku wynikającego z dyskomfortu. Proponuję przyjęcie modelu, w którym dyskomfort po prostu może być fajny i korzyść wynikająca z dyskomfortu może polegać na tym, że człowiek się rozwija, poprawia swój byt i zyskuje większy poziom dostatku, zdrowia, być może wiedzy i tak dalej. Co mam na myśli? Otóż jestem przekonany, że rozwój najczęściej odbywa się dzięki dyskomfortowi. Na poziomie fizycznym oczywiste jest, że mięśnie rozwijają się dzięki temu, że zostaną poddane obciążeniu na granicy wydolności i na granicy wyczerpania zasobów. Mięśnie rozrastają się dzięki temu, że włókienka rozrywają się, dochodzi do mikrourazów, dochodzi do odżywienia i regeneracji, po czym mięsień zostaje nastawiony i przygotowany na jeszcze większe obciążenia. W sumie rozwój dzięki traumie, rozwój dzięki dyskomfortowi. W innych dziedzinach życia prawdopodobnie nie chciałoby się dokonywać zmian, a raczej wyborów generujących zmiany, gdyby cały czas było przyjemnie i komfortowo. Bardzo zależy mi na tym, żeby pokazywać, jak może dochodzić do rozwoju i zmian w sposób jak najłatwiejszy i jak najbardziej komfortowy, przyjemny, ale inicjowany ten proces jest najczęściej właśnie przez dyskomfort, poczucie braku, zazdrość, może nawet zawiść. Najczęściej chcemy czegoś, co zauważymy u kogoś, a czego sami nie mamy. I taka zawiść nawet może być stymulująca. Gdyby nie duże lustra, być może nie wiedzielibyśmy, że warto poprawić coś w swoim wyglądzie, a to początkowo jest nieprzyjemne i niekomfortowe. Takie zauważenie defektów urody. Gdyby nie trudności z zapięciem odzieży albo ból kręgosłupa wynikający z nadwagi albo otyłości, może nie dochodziłoby do momentu, w którym postanawiamy zrzucić ileś kilogramów. Przebywanie w takim komforcie, że zasadniczo partnerowi się podobam, nie mam kłopotów z poruszaniem się, a wiadomo, że chude to wredne, to wszystko może doprowadzić do tego, że objętość i gabaryty człowieka rosną, a on nie zdaje sobie sprawy z obciążenia, jakie mu poddaje swój układ krążenia i kręgosłup. Aż tu nagle następuje sytuacja dyskomfortowa, bo albo ktoś mówi, ty tłusta świnio, albo zaczyna właśnie boleć ten rzeczony kręgosłup, albo zaczyna się bardzo dyskomfortowa sytuacja, bo ogólnie zmniejsza się wydolność organizmu. No i to zmusza do rozwoju, to zmusza do podjęcia decyzji, do dokonania wyboru, który oczywiście stanowi o poprawie swojego bytu, o rozwoju jako takim, o wzniesieniu się na wyższy poziom sprawności. Gdyby nie fakt, że ktoś zadaje nam pytanie, na które nie potrafimy odpowiedzieć, bo brakuje nam danych, wiedzy, wykształcenia, być może nie doszlibyśmy do wniosku, że warto się douczyć, poszerzyć i pogłębić swoje kwalifikacje, wykształcenie. I w końcu, gdyby nie to, że czujemy się w pewnym momencie niekomfortowo w życiu ogólnie, nie wpadlibyśmy być może, żeby sięgnąć po metody stworzone do rozwoju osobistego i poprawy jakości życia. Tak szybko przyzwyczajamy się do status quo, że dopóki coś nas nie dźgnie,
nie poczujemy się naprawdę źle, możemy nie widzieć potrzeby, żeby dokonać jakiejkolwiek poprawy. Tak więc dyskomfort może być bardzo fajny, budujący. Nie ma powodów, by bać się każdego dyskomfortu. Dyskomfort wjedzie do poprawy, a więc do jeszcze większego komfortu. Powinienem zakończyć, że tak mi się wydaje, ale jestem tego raczej pewien.